podziękować wszystkim, że tu jesteście, że mamy taką możliwość. W zasadzie to, co teraz powiem, będzie tak naprawdę najważniejsze z tej całej konferencji, bo do tej pory powiedzieliśmy o tym, co się dzieje, jak jest źle, chociaż tutaj już dostaliśmy trochę powiew nadziei od właśnie Kasi i Joachim. Także no, jeżeli pandemia by się zakończyła w ciągu 3 miesięcy najbliższych, to byłoby bardzo ciekawie, prawda? Natomiast jest właśnie już kończąc te wszystkie straszne wypowiedzi o tym właśnie, co się wydarzyło, jak to zostaliśmy poddani właśnie eksperymentowi czy wręcz atakowi broni biologicznej, jest wyłania się jeden niesamowicie duży plus tej całej pandemii. Otóż mnóstwo ludzi, okazało się, że mnóstwo wartościowych ludzi w końcu zaczęło się odnajdować. Do tej pory, wiadomo, pierwszy rok to był w ogóle chaos, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Natomiast drugi rok tej pandemii, i to właśnie w Polsce najbardziej widać, bo dużo jest takich głosów, że wszystkie narody protestują, walczą o swoją wolność, a w Polsce to się nic nie dzieje. Ja odnoszę zupełnie inne wrażenie. Uważam, że u nas się dzieje najlepiej. Jesteśmy tak naprawdę przykładem. To do nas zgłaszają się właśnie międzynarodowe komisje, inne służby mundurowe z innych krajów. Pytają nas, jak to jest, że u nas ciągle nie ma paszportów, jak to jest, że do tej pory nie ma u nas rozruchów na ulicach, mimo że właśnie widzimy, co się dzieje w niektórych krajach, tak jak Rosja. Zauważcie, że dochodzi tak naprawdę do rozdwojenia jaźni, tak można powiedzieć, na świecie. W jednym kraju, tutaj już Wielka Brytania mówi, że od 27 stycznia będzie zdejmować wszystkie obostrzenia, z kolei w Austrii mówi się o obowiązku. Także ewidentnie świat się dzieli na dwie w zasadzie grupy, czyli ludzi, którzy, że tak powiem, są tak zmanipulowani i tak zamknięci w tej bańce, którą wytworzyli dziennikarze mainstreamowi, których tutaj brakuje, niestety, bo tak naprawdę wszyscy patrzą na polityków, ale bardzo dużą rolę w tym wszystkim, a to nawet największą. Dziennikarze mają największą rolę, właśnie ci, którzy relacjonują to wszystko i doskonale wiedzą, co się dzieje. To nie jest tak, że to są ludzie nieświadomi, to są ludzie doskonale wyszkoleni. Dlatego, tak jak mówię, jest to niesamowity plus. Dlaczego? Bo zaczynamy tworzyć tak naprawdę oddzielny system na boku. Zobaczcie, mamy lekarzy, mamy mundurowych, mamy prawników, mamy nauczycieli. Słuchajcie, byłem na spotkaniu wolnych nauczycieli, nauczycieli na wolności w Lublinie. Było tam kilkadziesiąt osób. Oni wszyscy wiedzą, co się dzieje. Tam nie trzeba było już tłumaczyć tego wszystkiego. Wszyscy już dotarli do tych informacji. Mają super plany. Ja nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale rozumieją fakt, że być może będziemy musieli stworzyć własne szkolnictwo. Być może będziemy musieli stworzyć suwerenność żywnościową. Nawet na pewno będziemy musieli to robić. I to zaczyna się powoli dziać. Straszy się nas cały czas kolapsem tego całego systemu. Natomiast ten system według planu jest przeznaczony do upadku. Tak? Cały system monetarny, cała idea pieniądza fiducjarnego jest na tym oparta, że on będzie dążył do zera. Także tak naprawdę to nie są rzeczy, które, że tak powiem, spadły z kolejki, tylko to wszystko się toczy. Natomiast widać, że w Polsce te wszystkie środowiska to rozumieją. I rozumieją, że musimy zagłodzić ten system, właśnie bo mówi się nam, że to my będziemy głodzeni przez system. Ale jeżeli uda nam się, będziemy kontynuować to, co robimy, a to naprawdę odnosi niesamowite skutki. Czyli musimy iść tą drogą dalej, tworzyć sobie system na boku, ale całą energię, którą do tej pory pompujemy w system, bo tak naprawdę to jest tak skonstruowane, my oddajemy wszystko systemowi, czyli swój czas, swoją energię, swoją uwagę, natomiast dostajemy opłatę. Jeżeli uda nam się przekierować tą energię między nas i stworzyć współzależne społeczeństwo, żebyśmy mogli między sobą wymieniać dobra, być może na partnerze. I to jest właśnie to, co robią w tym momencie Watachy, to jest to, co my robimy. To jest tak naprawdę najlepsza droga do tego, żeby
zasady tego systemu przejść łagodnie. I jak patrzę na wszystkie narody i to, co się dzieje, to tak naprawdę nie możemy wiedzieć w tej papce informacyjnej, co się dzieje, ale wiemy, co jest u nas. Jesteśmy tu i teraz i tu i teraz możemy podejmować konkretne działania. Dlatego zachęcam wszystkich, bo mnóstwo ludzi mieni się jako obudzeni, czyli że wiedzą, co się dzieje. Ale obudzony człowiek to nie znaczy, że 3 godziny dziennie śledzi te wszystkie newsy, informacje i tak dalej. Obudzony człowiek powinien chociażby, jeżeli 3 godziny dziennie jest w stanie poświęcić na czytanie o tym, jakie to preparaty mają składy, jakie to powodują choroby, to niech chociaż tą 1 godzinę wygospodaruje dlatego, żeby podejmować konkretne działania tu, w realnym świecie. I widzę, że coraz więcej ludzi zaczyna to widzieć i coraz więcej ludzi zaczyna to robić. Dlatego to jest niesamowicie budujące, bo my mamy swoją świadomość jako jednostki, ale też mamy swoją świadomość jako naród. I jeżeli dojdzie do przełamania masy krytycznej tak zwanej w pewnym momencie, to może się okazać, że my już nie będziemy potrzebować tego systemu, bo my będziemy sobie doskonale dawać radę obok niego. A przez to, że my będziemy odbierać energię, tym, że nie będziemy mu jej dostarczać, to on właśnie stanie się zbędny i my go zagłodzimy. I tutaj jest, właśnie chciałem nawiązać do wielkiego zagrożenia, jakie obserwujemy. Bardzo dużo ludzi nie rozumie chyba sytuacji, gdzie jest nasz prawdziwy przeciwnik, bo większość ludzi zwróciło swoją uwagę na polityków. Część patrzy jeszcze niżej, bo mówi, że to jest policja, która lewie mandaty i tutaj jest ich wróg. Natomiast większość ludzi patrzy na naszych polityków i twierdzi, że to oni są wrogiem numer jeden. Natomiast tak naprawdę to nie są decydenci, to nie są ludzie, którzy tak naprawdę urządzają tą całą akcję, tylko to są co najwyżej przedłużone ręce tych, którzy tą całą akcję urządzają, którzy są znacznie wyżej. I tutaj jest duże zagrożenie, bo mnóstwo ludzi pała nienawiścią, agresją do tych ludzi i chciałoby najchętniej widzieć ich wyleczonych na ulicę i zniszczonych. Jeżeli chcemy budować świat na zupełnie innych wartościach niż do tej pory, jeżeli chcemy... Jest taki tekst, który jest przypisywany trochę Albertowi Einsteinowi, natomiast różne są na ten temat teorie, że to nie opowiedział, natomiast wszystko jest energią. Dopasuj się do częstotliwości upragnionej rzeczywistości, a wtedy ją wykreujesz. Nie wykreujemy nowego systemu wspaniałego, jeżeli zbudujemy go na agresji, nienawiści i właśnie linczu. Jeżeli dojdzie do rozliczeń, a dojdzie, to nie może to być w duchu wytargania pewnych osób, palenia budynków rządowych, tak jak to niektórzy mówią, że wspaniale się dzieje w niektórych krajach, że płoną budynki. Nie. Jedyna droga, jeżeli przyjdzie czas, jeżeli pęknie masa krytyczna, jeżeli świadomość rozszerzy się na tyle, na przykład w służbach mundurowych, to tych ludzi nie będzie trzeba wcale wyciągać na siłę, tylko zostaną wyprowadzeni w kajdankach w duchu sprawiedliwości i pokoju. Ale zanim to się stanie, my wszyscy mamy olbrzymią pracę do wykonania, właśnie pracę u podstaw, dlatego, żeby ja tą swoją wypowiedź tak myślę, nazwałem, że oczekuj nowej ziemi, bądź gotowy na nowy porządek świata. Nowy porządek świata jest zdefiniowany. Wiemy, co chcą nam urządzić. Chcą nam urządzić bezgotówkowe społeczeństwo, system oceny społecznej, globalny samotyzm. Chcą nam nadać ten paszport, w którym będziemy mieli wszystko. Więc wiemy, czemu mamy się przeciwstawić i do czego nie dopuścić. Natomiast co powinniśmy robić? Przede wszystkim powinniśmy sobie poradzić w tej sytuacji, którą oni nam gotują. Dlatego zauważcie, że politycy nie są naszym wrogiem numer jeden, tylko oni są figurą na planszy. I ten wróg bardzo chętnie poświęci tą figurę po to, żeby nas postawić w złym położeniu, właśnie wyprowadzić ludzi na ulicę. Wtedy będzie miał narzędzia, żeby wprowadzić stan wyjątkowy, żeby spowodować chaos, destabilizację sytuacji wewnętrznej w kraju. I wtedy na białym koniu może wjechać wybawiciel właśnie w postaci rządu światowego, który nam powie, że on nam tutaj zapewni bezpieczeństwo, ułoży, wprowadzi ład, jeżeli poddamy się właśnie tym rzeczom, o których wspomniałem, paszportom, bezgotówkowemu społeczeństwu, globalnemu samolotyzmowi i kontroli
nieskończonej kontroli każdej jednostki, każdego naszego ruchu. Dlatego skoro wiemy właśnie, jaki jest ich plan, to powinniśmy mądrze to rozegrać właśnie w ten sposób, o którym mówię, czyli jak sobie mam poradzić? Przede wszystkim znaleźć się, przestać nie przekonywać ludzi nieprzekonanych. Cały czas ludzie pytają, jak przekonać nieprzekonanych. Nie da się przekonać nieprzekonanych na zasadzie takiej postawy, że słuchaj, jest tak i tak, ja wiem lepiej, ty nie wiesz, ty wiesz gorzej, bo ja się dotykowałem, a ty jesteś głupi. My musimy znaleźć siebie, jest nas bardzo dużo, chociażby to, co się tutaj dzieje, to, co się dzieje w ogóle już w przestrzeni publicznej, tych ludzi jest coraz więcej, dlatego musimy się znaleźć i połączyć, a wtedy ci ludzie, którzy są właśnie jeszcze w tej swojej bańce, zobaczą, że jest alternatywa. I tak jak na spotkaniu z psychologiem naszym w stowarzyszeniu, on powiedział, że 80% ludzi jest wierny. Dlatego jeżeli te 10% to są wojujący komedianie, a 10% nazwijmy to ludzie obudzeni, którzy są gotowi działać. Nie, właśnie nie na zasadzie przeglądania newsów, tylko faktycznie działać, robić coś w celu kreowania nowego społeczeństwa, tej nowej ziemi, o której tutaj mówimy. Dlatego jeżeli się odnajdziemy, połączymy się, a to już się dzieje. Się dzieje tak jak chociażby tutaj, mamy wspaniałych prawników, mamy lekarzy. My jesteśmy w stanie ten system kreować, natomiast idzie wiosna, jako naród powinniśmy sobie zdać sprawę, że musimy kreować suwerenność żywnościową, bo też kolejnym etapem jest to wszystko, jest przeciśnione. Będzie próba zagrodzenia nas, więc jeżeli zaczniemy używać gotówki, przekierujemy to wszystko, tą energię właśnie między nas i będziemy się lokalnie zaopatrywać, jeżeli rolnicy zauważą, że warto jest właśnie w ten sposób dystrybuować swoje dobra, swoje produkty, to jesteśmy w stanie sobie to zapewnić. Co dalej? Podejmować wspólne działanie. Jeżeli już się znaleźliśmy i łączymy się w grupy, niesamowite efekty dają na przykład zmasowany atak pismami. Na przykład słyszałem o takich akcjach, że jak pani do sanepidów weszła zamknąć knajpę, jeszcze podczas poprzedniego lockdownu, to wystarczyło, że 5 chłopa stanęło pod jej domem właśnie w maskach, że ona sobie uświadomiła, że my wiemy, kim ty jesteś. Jeżeli to będziesz robić dalej, to jest taka próba siłki, co oczywiście nie zrobili, ale taka zorganizowana akcja doprowadziła do tego, że ta pani zaniechała swoje działania. Także jest mnóstwo takich pokojowych rzeczy, które możemy robić, żeby walczyć. Natomiast właśnie system nam daje pewne narzędzia. Tak jak my jesteśmy stowarzyszeniem, mamy jakieś tam prawne możliwości, samoprawne możliwości tutaj zaprezentowały właśnie nasze panie prawniczki. Dlatego każdy z nas musi się zastanowić, co może zrobić konkretnego, nie działanie w sieci. Oczywiście uświadamianie w sieci, udostępnianie, lajkowanie, to wszystko jest ważne. Natomiast my musimy przenieść się do realnego świata i właśnie zacząć kreować ten realny świat na boku tego Matrixa. Bo ten Matrix w tym momencie, jego celem jest właśnie prowadzić nienawiść i podział. Żebyśmy my wojowali między sobą, żeby właśnie naród, policjanci parali się z narodem, żeby rodzice walczyli z dyrektorami szkół, żeby no jakkolwiek podział. Po prostu jeżeli jesteśmy podzieleni, jesteśmy słabi. Właśnie dlatego też to o tym mówiliśmy, podział w rodzinę. Dokładnie się ten podział w rodzinach. Rzeczywiście, mnóstwo rodzin się rozpada, natomiast my tworzymy nowe rodziny i właśnie, co jest najważniejsze, to my musimy pokazać, że my, świadomi ludzie, ci, którzy wiedzą, co się dzieje, my nie chcemy dzielić. My podajemy rękę tym zaszczepionym, my ich do siebie zapraszamy. To tam jest kreowana nienawiść i właśnie, żebyśmy się na to nigdy nie złapali, mimo, że właśnie wychodzą coraz to śmielsze badania. Zresztą matematyka nie pamięta, okazuje się, że tam, gdzie jest procent wyszczepienia największy, tam jest największy problem z COVID-em, także wychodzi na to, że to nie zaszczepieni zarażają zaszczepionych, tylko jest odwrotnie. Ale to nie zmienia faktu, że my musimy do tych ludzi wyciągnąć ręce i właśnie tu jest olbrzymie zagrożenie, że niektórzy ludzie wybudzą się z tego snu na zasadzie oblania wiatrem zimnej wody, jeżeli dojdzie do nich. Oni do tej pory na przykład wierzą w to wszystko, że on działa dobrze. Natomiast jeżeli dojdzie do nich ta informacja, to właśnie w nich może
obudzić się niespotykana agresja i chęć zemsty. Dlatego naszym zadaniem właśnie ludzi świadomych jest deeskalować, cały czas deeskalować to napięcie, bo tak jak mówię, celem tego systemu jest destabilizacja wewnętrzna państw. I jak widać, udaje się to. Natomiast jeżeli dojdzie do wymiany systemu, to właśnie warto by było, żeby to było na naszych zasadach, żebyśmy my zimną głową, bez emocji, realizowali właśnie swój plan budowy społeczeństwa obok, czyli właśnie odbierania, zagłodzenia tego systemu. Tutaj jeszcze jest niebezpieczna sprawa, jeszcze jest bardzo ważny aspekt. Zdjąć te cholerne maski. To jest symbol niewolnictwa. Ja widzę, że bardzo dużo ludzi, którzy mienią się, że wiedzą, co się dzieje, mimo wszystko dla świętego spokoju ma się te maski, bo spotykam swoich znajomych, którzy znają mnie na ten temat, spotykam ich dalej w maskach. Dlaczego? Naszym obowiązkiem jest, jeżeli wiesz, co się dzieje, zdjąć te maski i nie nosić ich pod żadnym. Wiadomo, ja rozumiem, że nie każdy ma siłę wojować. Ale jeżeli masz poziom odrobinę tej siły, to zrób. Zdejmij to, bo ja uważam, że jeżeli społeczeństwo zdejmie maski, to będzie to milowy krok ogólnie, bo to będzie odblokowanie mentalne kolektywnej naszej świadomości narodowej. Jeżeli zobaczymy, że chodzimy bez masek, uśmiechamy się do siebie, widzimy swoje twarze nawzajem, to wszystko się, jest to bardzo ważny krok. Dlatego zachęcam do tego, wręcz nalegam, żebyśmy to zrobili, zwłaszcza, że tutaj dostaliście niesamowity wykład. No i też zachęcamy przede wszystkim policjantów, żebyście przestali gnębić obywateli i żebyście się postawili, bo tutaj cały czas dochodzi do takiego ludzie, w sensie na przykład służba, jak to zauważam, że policjanci boją się postępowania dyscyplinarnego za to, że nie gnębią maski, jednocześnie bagatelizują ten fakt, że być może niedługo będą odpowiadać przed sądem za łamanie prawa, i to samo jest z żołnierzami. Żołnierz boi się do nas dołączyć, bo boi się wysłać deklaracji, informacji do dowódcy. Natomiast bagatelizuje fakt, że zaraz go usuną ze służby, bo taka jest linia, żeby wszystkich tych niezaszczepionych po prostu wywalić ten spity pysk. I jeszcze jest jedna ważna sprawa. Cały czas właśnie myślimy, jakie będą konsekwencje, jak coś zrobimy. Natomiast w ogóle nie bierzemy pod uwagę, jakie będą konsekwencje, jeżeli pozostaniemy bierni. Ja podejmując swoją działalność na początku, zanim to wszystko się zaczęło, ja sobie to doskonale skontrolowałem. Ja wiedziałem, że prawdopodobnie będę miał postępowanie dyscyplinarne, że będą próby usunięcia mnie z armii. Natomiast jak sobie zadałem pytanie, jakie będą konsekwencje, jeżeli tego nie zrobię, jeżeli Stowarzyszenie Służb Mundurowych nie powstanie, to już wiedziałem, że to jest ta droga, którą trzeba zrobić. I to jest mój obowiązek jako osoby, która ślubowała właśnie chronić naród i chronić nasze dzieci. My nie bez powodu nazywamy się dla przyszłych pokoleń. To nie był przypadek. Jeżeli teraz się nie przebudzimy i nic nie zrobimy, to nasze dzieci będą hodowane w chowie klatkowym, jak kury na fermie. Dlatego to jest ten moment, w którym my musimy właśnie zacząć działać na tych zasadach, o których powiedziałem, czyli budowa społeczeństwa obok i wydłużenie upadku systemu możliwie jak najdłużej po to, żeby ta świadomość się szerzy. Przyrost ludzi, ocen, jaki do nas przychodzi, ilość deklaracji, jaka spływa, no my nie jesteśmy w stanie tego przerobić. Ewidentnie następuje masowe przebudzenie ludzi. Natomiast właśnie ci, którzy już są przebudzeni, muszą pilnować, żeby to wszystko przebiegało w duchu pokoju. Nasz naród już wycierpiał, dość krwi zostało przelane. Jest szansa teraz zamienić ten system bez rozlewu krwi. Nie musimy skakać sobie do gardła i właśnie musimy wszyscy się trochę zrozumieć, że jest właśnie mnóstwo policjantów, którzy są nieświadomi. Nawet posłowie się okazuje. Ostatnio prezydent Siemianowicz Śląski został pozwany przez innego posła za to, że wypowiada się na tematy medyczne, nie będąc medykiem, i że nazywa szczepienia eksperymentem medycznym. Dostaliśmy tutaj się odpowiedź, to jest eksperyment medyczny, ale ten człowiek po prostu tego nie wie.
jest bardzo wąska w niektórych grupach, jeżeli ktoś jest cały czas zamknięty w państwie mainstreamowej, jest bardzo wąska świadomość w tych grupach. Dlatego ci ludzie prędzej czy później dostaną informację, bo już nie da się tego ukrywać. Ogólnie to już wybiło. Prawda przebija się. Prawda się przebija szeroko. Dlatego dojdzie do nich to i ci ludzie przyjdą do nas. Tylko że właśnie my musimy pokazać, że my nie zamykamy się na nikogo. To tam są podziały, a u nas jest jedność. Dlatego łączy nas sprzeciw wobec tego globalnego zamodyzmu, paszportów i tak dalej, ale łączy nas też idea. Wolni ludzie, jesteśmy wolnymi ludźmi wszyscy. I jeżeli będziemy z tym przesłaniem wychodzić, to nie da się nas podzielić na tym polu, bo wszyscy jesteśmy ludźmi, tak? Wszyscy chcemy być wolni. Jest to obszar, na którym nie da się nas podzielić, dlatego musimy stworzyć. Pamiętajcie, przez tą całą zasłonę kłamstw przedzieramy się mieczem prawdy, ale trzymamy też tarczę współczucia, bo dla niektórych ludzi będzie to szczery szok. I to naszym zadaniem jest tych ludzi przyjąć, zaopiekować się nimi i zdeeskalować agresję, która prawdopodobnie w nich powstanie, kiedy dojdzie do nich prawda. I cóż, gdyby się nie udało, gdybyśmy przegrali, załóżmy, stracimy życie w obronie naszej wartości i wolności. To czyż nie lepiej stracić to życie w obronie swojej wolności, niż zostać niewolnikiem i zgotować taki los naszym dzieciom? Musimy właśnie zdać sobie sprawę o to, toczy się gra. To nie toczy się gra o nasze postępowanie dyscyplinarne, o nasze kredyty, tylko tu toczy się gra o nasze przyszłe pokolenia. Dlatego zachęcam jeszcze raz, jeżeli czujesz się osobą obudzoną, to chociaż tą godzinę dziennie przeznacz na działanie, które powinien robić obudzony człowiek. W realnym świecie, nie w wirtualnym, w terenie. Znajdź ludzi, którzy myślą tak jak ty. Podejmijcie wspólne działanie. Niech to wychodzi od dołu. To robi Watany, to robimy my od jakiegoś czasu. To jest droga do zbudowania nowego społeczeństwa, które spowoduje, że nie będziemy mieli nowego porządku świata, tylko będziemy żyli w nowej ziemi. Także to wszystko. Dziękuję bardzo.